Siemka wszystkim, witam was na streamiku, jesteśmy tutaj spontanicznie dzisiaj, a będziemy omawiać, słuchajcie, coś takiego, ogólnie tutaj widzę, że Marcin jest, Ada, Piotrek, Kuba, drugi Piotrek i Cyprian, witajcie wszyscy, więc cóż, słowem wstępu, będziemy robić taką apkę z newsami, ponieważ wraz z prezentacją najnowszego Fluttera Google właśnie udostępniło taki szablon do stworzenia takiej gotowej apki z newsami. Tak? I wczoraj wieczorem sobie siedziałem, oglądałem na YouTubie filmiki, o co tam chodzi w tej apce i kurde, wygląda to całkiem nieźle. I tak jest dużo kroków. To nie jest tak, że tylko klikniemy i już nam się wszystko wygeneruje, będzie gotowe. Dużo kroków będzie trzeba wykonać, jakichś takich konfiguracyjnych, żeby w ogóle to poszło. No ale zrobimy to. Zrobimy to, bo chcę się tego nauczyć, bo chcę wam to pokazać i chcę wam jakby uświadomić, że ChatGPT to nie jest żadna konkurencja jakby do programowania, żadne zagrożenie, bo właśnie takie generatory kodu to jest coś, w co się idzie na wyższym poziomie. Jak już umiecie programować, to nie chcę wam się klepać tego wszystkiego za każdym razem to samo, gdzie tam tylko jakieś pojedyncze zmienne się zmieniają, tak? Tylko chcecie skorzystać z takiego szablonu i sobie wygenerować. I narzędzie, które to umożliwia, jest już dostępne od dłuższego czasu. Ja z niego skorzystam, korzystam z niego już około roku być może. Nazywa się to Mason i za pomocą tego Masona można sobie stworzyć samemu nawet jakiś schemat apki, poukładać pliki, foldery dokładnie tak jak chcemy, powstawiać takie specjalne znaki, że tak powiem, które zostaną podmienione podczas generowania, czym mają się różnić te wersje od innych, tak, żeby nie robić kopiuj wklej i samemu wszystkiego zmieniać, więc będzie super. Dobra, widzę, że tutaj niby był jakiś problem z głosem, ale to chyba tylko u Marcina, bo u reszty wszystko jest git. Jest Darek z nami, jest Ola, więc super, fajne towarzystwo dzisiaj mamy. Jakby ktoś się spóźnił, no to mówię, będziemy robić gotową apkę z szablonu, które udostępniło gdzieś tam nam Google. Więc cóż, będzie to dosyć zaawansowane. Ogólnie dla info dla ludzi ode mnie z kursu. Nawet myślę, żeby czy nie wykorzystać tej wiedzy, którą tutaj zdobędziemy, do 13 sekcji na kurs. Takie mam jakieś rozważania, ale jak tego nie zrobię, to nie ścigajcie mnie. Ale myślę, że byłoby to takie fajne podsumowanie, tak? Bo na kursie mamy 12 sekcji i to jest, można powiedzieć, wykorzystanie całej wiedzy, że już całej waszej wiedzy, którą macie, w taki szablon, tak? Że już wiecie, co tam jest, nie musicie się tego uczyć, tylko to mocno przyspiesza waszą pracę. Więc dobra, spróbuję tutaj zszerować ekran i będziemy ogólnie szli równo z filmikiem. Jest filmik na YouTubie i będziemy tym filmikiem się inspirować. W ogóle patrzcie, jaką mam ładną tapetkę tutaj. Hajdź, cyk. I cóż, tak wygląda tapeta, a teraz przejdźmy już w ogóle do tego filmiku. Znajdziemy go na youtube.com/flutterdev. Gdzieś tutaj to wczoraj oglądałem. To będzie to, how to quickly build a news apps, news app. Dobra, cyk. Dobra, posłuchajcie może chwilkę wprowadzenia i ja też w sumie posłucham i zaraz będziemy przechodzić, jak już będziemy musieli robić kroki, to będziemy robić te kroki razem już tutaj na moim kompiku i zobaczymy, jak to nam w ogóle pójdzie.
Kurde, nie słychać nic, tak? Dobra, to czekajcie, spróbuję jeszcze zmienić w takim razie ustawienia. Audio. Mobile apps can be a great way for news publishers to A teraz jak? engage with existing readers, reach new audiences, and create new revenue streams. However, we know that many news publishers often contend with limited resources. Mobile apps can be difficult. Dajcie znać jak teraz, czy już dobrze słychać, jak coś to mogę puścić od nowa. O, dobra, już mam info, że słychać, jest git. I będzie nagranie, zostawimy to sobie tak na YouTubie i na Facebooku, pewnie wszystko będzie dobrze. Dobra, to słuchajcie, jeszcze raz i może się nawet będę wtrącał z tym, co ona mówi, dobra? Hi, I'm Zoe, a product manager on the Flutter team. We've partnered with the Google News Initiative in releasing the Flutter News Toolkit, a free, pre-built Flutter app template to accelerate news application development. No, więc zbudowali taki tool, takie narzędzie, które przyspiesza budowanie apek, tak? We have a few early adopters, and I'm excited to share that some of them have built iOS and Android applications in as little as 6 weeks. I tutaj oni już współpracują z jakimiś zespołami, które zbudowały swoje apki na iOS-a i Androida w 6 tygodni, nie? Today, we will show you. Smartphone users spend 88% of their time using apps versus mobile web browsers. Widzicie, to też całkiem ciekawa informacja, nie? Że większość użytkowników w Stanach. No jest jakieś info, że przerywa wam ten głos, tak? Przerywa głos w filmiku, jest git. To nie wiem. Może nie będziemy aż tak, nie będę go aż tak odsłuchiwał razem z wami. Spend 88% of their time using apps versus mobile web browser. Z tego co rozumiem, to mówią, że większość użytkowników używa aplikacji zamiast stron internetowych, tak? Że 88% użytkowników korzysta z apek, a 12% ze stron, tak? Więc widać, jak fajnie na naszą korzyść Flutter deweloperów, którzy stawiamy głównie na aplikacje mobilne, na iOS i Androida, jak ta statystyka przemawia na naszą korzyść, że właśnie w którą stronę zmierzają trendy, tak? Mobile apps can be a great way for news publishers to engage with existing readers, reach new audiences, and create new revenue streams. However, we know that many news publishers often contend with limited resources. Mobile apps can be difficult and expensive to build. For example, you may want to include a rich reading experience, great navigation, search, authentication, ads integration, notifications, user profiles, subscriptions, and a tailored design experience. Tak, czyli żeby zbudować taką porządną apkę do newsów na przykład, chociaż to dotyczy dość sporej ilości apek, które są na świecie, no to trzeba właśnie zbudować takie reading experience, tak, czyli jak tą apkę się będzie czytało, jakiś navigation, czyli jak po tej apce się poruszać, jakąś wyszukiwarkę, authentication, czyli logowanie, rejestrację, ads integration, czyli jeżeli masz taką apkę o newsach, powiedzmy z gier komputerowych, tak, albo jakiejś konkretnej gry, nie wiem, whatever, no to też chcesz wyświetlać na niej reklamy, że może coś z tego zarabiać, tak? Notifications, żeby zaimplementować, może jak dodasz nowy news, to żeby użytkownicy mogli dostać powiadomienie o tym, tak? User profiles, to żeby ludzie może mogli pisać komentarze pod tymi newsami i no ogólnie się logować, rejestrować tam, nie wiadomo, może mogą wyłączyć adsy za pomocą subskrypcji, tak? Bo tutaj już przedostatni punkt, subskrypcja, to też, że można to kupić w waszej apce, jeżeli sobie to zbudujecie. To też taki feature trzeba zaimplementować. No i design, czyli jak to wszystko ma wyglądać, więc dosyć sporo jest tych elementów, tak, żeby taka apka była w pełni gotowa i żeby nawet można było na niej zarabiać, tak? And moreover, you have to do all of that for both iOS and Android. No i że wszystko, jakbyśmy chcieli to robić normalnie, to byśmy musieli na iOSie i na Androidzie powtarzać dwukrotnie, tak? Czyli trzeba, jakbyśmy chcieli to zbudować, to musimy się nauczyć zarówno Swifta, jak i Kotlina, żeby to wszystko ogarnąć, więc chcą nam tutaj tym filmikiem uświadomić, jak dużo jest roboty z taką, można powiedzieć, prostą apką, no bo tylko newsy, tak? A propos czegoś.
As you continue to update your app with the latest features, you need to keep multiple products in sync. Whether you are a large organization with a portfolio of brands, or a small publisher who can't afford to staff large app development teams that specialize in each platform, this is a tremendous effort. Therefore, we've invested in helping news organizations solve this problem by using industry best practices and a powerful new toolkit from Google. And that's the Flutter News Toolkit. No właśnie, i my z tego Flutter News Toolkit będziemy korzystać w dzisiejszym filmiku, nauczymy się go, tak? It is an easy-to-use app template built in Flutter. It includes blocks of sample code for common user interface and app functionalities. We worked closely with industry experts and news publishers across the world. We asked them about the most critical features and user workflows modern news applications require. No właśnie, i to zostało stworzone, ten template, ten szablon został stworzony przez ekspertów, tak? Zawiera w sobie podstawowe, korowe funkcje Fluttera, jak i połączenie Firebase'a jako backend. I właśnie, co właśnie najlepsze, co w porównaniu do ChatGPT, ChatGPT się chowa, tak? No to, że zbudowali go eksperci. Jeżeli jesteście mega początkujący, no to taki ChatGPT wam pomaga, tak? No bo jakieś tam proste wyszukiwania. ChatGPT jest na takim średnim levelu, więc wam pomoże. A jeżeli chcecie być na najwyższym levelu, no to wtedy już chcecie korzystać z takich opcji, jak mamy tutaj, które są gotowe, które są przewidziane, przewidywalne rezultaty, jakie uzyskamy z tego, tak? A z takiego ChatGPT, no to niestety za każdym razem możemy inne wyniki uzyskać. No i za pomocą takiego szablonu można zbudować dużo większy projekt niż właśnie z tym AI. We then incorporated their feedback and worked with the Google News Initiative to ensure the best practices from News Consumer Insights were reflected in app template. Let's take a look what features were pre-integrated in the Flutter News Toolkit. I teraz nam tutaj pokażą, co ta nasza apka będzie zawierać, jak ją sobie wygenerujemy z tego szablonu, tak? First, you get a user onboarding workflow and push notifications to help re-engage your audience. Jakieś takie przywitanie i poproszenie o akces, o dostęp do notyfikacji na start. Then you see the pre-built workflow for account creation and authentication. Żeby sobie tworzyć konto, żeby się logować, tak? Jakieś ustawienia nawet tam były. Next, you have content feeds and content pages to display news articles, videos, pictures, ads, email subscription prompts, and more. No właśnie, dużo takich różnych rzeczy związanych z newsami. User can also access navigation via a hamburger menu or through a section feed at the top of the main content feed. We know ads are important to news publishers. Tutaj też zainstalujemy sobie adsy do tej apki. Zrobimy w ogóle jakąś apkę o newsach, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może zrobimy apkę o newsach o Flutterze, nie? So we've implemented different types of ads, so you can choose the most relevant format for your app. Subscriptions are another popular feature among news publishers, so we went ahead and included a sample code for you to reference. We also provide an option for your user to search for articles by keyword or click into popular searches. No i wyszukiwania też będą od razu zaimplementowane z tego szablonu. The Flutter News Toolkit is open source and completely free. Więc to jest za darmo, każdy może z tego skorzystać, tak? So you can use these pre-integrated features out of the box or easily modify and swap them with your own code. I know that you can't wait to see how the Flutter News Toolkit works. I'm excited to introduce Felix from Very Good Ventures to walk us through the code. No właśnie, teraz Felix zaprezentuje już w praktyce, jak to zrobić, tak? Felix to jest ten ziomeczek, co zrobił bloka, z tego jest w sumie najbardziej znany w środowisku Fluttera. Ma mega skill, wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych flutterowców na świecie, o ile nie najlepszym. Jest bardzo dużo dostarcza narzędzi open source'owych i ten cały Mason, ten cały generator kodu, to też od Very Good Ventures. Więc no, ja jego filmiki zawsze oglądam, jestem mega fanem, bardzo zrozumiale tłumaczy, jak na poziom, jaki posiada, tak? Thanks for the introduction, Zoe. I'm Felix, an engineer in the OSS and tooling team at Very Good Ventures, or VGV for short.
I develop and maintain a few open source tools in the Flutter and Dart ecosystem. Earlier this year, Google tasked VGV to create the Flutter News Toolkit. We were very excited to work on an open source template that includes a layered architecture, contains useful features out of the box, and is fully unit and widget tested. I'm going to give an overview of the project structure and architecture, walk through how to generate a new project using the Flutter News Toolkit, and provide more details about some of the tools we'll be using. Let's get started. Więc nawet testy będą w tej aplikacji, z tego co zrozumiałem. Unit testy i widget testy, o ile dobrze usłyszałem. Before we generate a new project, I want to walk through the main components of the project and how the code base is structured. The Flutter News Toolkit project contains two parts, a Flutter mobile application and a Dart Frog server, which is responsible for returning content for things like newsfeed, article details, and more. Dla mnie to jest całkowita nowość, jeżeli chodzi o ten backend zrobiony za pomocą Froga, tak? Frog to jest jakby możliwość tworzenia backendu za pomocą języka Dart, tak? No bo do tej pory może słyszeliście o backendzie takim pisanym w języku Python, tak? Może słyszeliście o takim pisanym w JavaScript, na przykład Node.js, w PHP, tak? Też można backend pisać. A teraz właśnie powstają rozwiązania oparte na Darcie i Frog jest jednym z nich i też jest właśnie tworzony przez Very Good Ventures, czyli tam skąd Felix pochodzi, tak? Więc jestem mega ciekaw, jak to wygląda. Jeszcze nie miałem do czynienia z Frogiem i to też jest jeden z powodów, dla którego robię z wami ten filmik, żeby to obczaić, o co tam chodzi. The entire project is written in Dart, which allows us to share code, tooling and have a consistent development experience. No i wszystko jest w Darcie napisane, tak? Zarówno aplikacja, jak i ten backend, więc wszystko jest taki consistent. The backend application can be found in the API directory at the root of the project. Będziemy mieli folder API i w nim będą jakieś tutaj właśnie rzeczy. Ogólnie, tak jeszcze w sumie nie powiedziałem tego, ale to są bardziej zaawansowane rzeczy, co nie? Jeżeli chodzi o to, ten materiał, który teraz oglądacie. To nie jest raczej materiał dla początkujących, którzy chcą sobie zacząć przygodę z programowaniem, tylko bardziej dla moich kursantów w sumie, którzy być może nawet już przeszli cały kurs, tak? Ale jak chcecie, jeżeli są osoby mniej zaawansowane, możecie też sobie oglądać, tylko miejcie świadomość, że nie wszystko będzie dla was pewnie zrozumiałe. I dajcie sobie na to przywilej, że okej, nie wszystko rozumiem, to jest okej, nie ma w tym nic złego, tak? Bo to jest właśnie bardziej zaawansowany materiał i to o niczym nie świadczy. Jeszcze przyjdzie czas na to, żebyście wszystko mogli z tego zrozumieć, o czym będziemy tutaj mówić. And exposes a variety of HTTP endpoints for querying information such as newsfeed, article details, news categories and more. Jeżeli chodzi o ten API folder, to dla mnie to też jest całkowita nowość, nie? Więc w sumie razem będziemy poznawać tę część backendową. If we take a closer look at the backend folder structure, we'll see there is a lib directory, a routes directory, a packages directory, and a docs directory. The lib directory contains the source code for logic executed on the server, as well as models for the request and response payloads. The routes subdirectory contains handlers for each endpoint. Since we're using Dart Frog, the directory structure of the routes folder maps to the endpoints that are exposed by the server. Okay. To jeszcze pewnie poznamy, jak już się wszystko wygeneruje, to poobczajamy na naszej apce, nie? Bo póki co to mi nic nie mówi za bardzo. Jakieś tutaj dane będziemy stąd dostawać, jakieś kategorie, artykuły, newsletter, subskrypcje userów. Zobaczymy co to. Jak już nam się wygeneruje, będziemy chcieli coś pozmieniać. Artykuły, tak? Jakieś powiązane. Zobaczymy co. The packages subdirectory contains reusable packages that are used by the server and the client. In this case, we have a single package called newsblocks, which provides Dart representations of reusable news components often referred to as blocks. Newsblocks describe the format of article data which is returned from the backend. This will be transformed into UI components on the front end via another package called newsblocks UI. We'll come back to this later. For example, the news feed is represented by multiple news blocks. Okay, czy jakiś news block będzie, o którym on powie później. For example,
i to jakoś połączy się z tymi naszymi modelami po stronie apki flutterowej, że to jakoś fajnie się ze sobą będzie zgrywało. The news feed is represented by multiple news blocks. Ok, czyli blok. Musimy to sobie zapamiętać, tak? Że coś takiego jest jak postblok i to wygląda mega podobnie jak jakiś model. Więc pewnie po stronie backendu może to się będzie nazywało blok, a po naszej stronie model. Zobaczymy. Lastly, the docs directory contains an API blueprint documenting each endpoint, the required parameters, responses, status codes, and more. To jest ciekawe, że to właśnie jest ta dokumentacja. Wczoraj, jak to oglądałem ten filmik, się zastanawiałem, czy ona jest automatycznie generowana na podstawie tego naszego kodu, czy musimy sami ją pisać. Wydaje mi się, że jest jakaś opcja, żeby ją wygenerować po prostu jakimś poleceniem, no ale zobaczymy, czy o tym coś powiedzą. Może nie jest generowana, może trzeba ręcznie ją pilnować. Ale powinna być. Może w kolejnych wersjach. We can preview the API documentation locally by following the steps outlined in the README. Okej, to jest jakaś instrukcja, jak to odpalać, no ale my będziemy... It's important to note that all... My będziemy z tym filmikiem szli, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Data returned by the backend comes from a news data source. The project contains both the news data source interface as well as a concrete implementation which uses mock data. Generally, if we want to modify the data being returned by the backend, we'll need to make changes to the news data source implementation. If we want to modify the endpoints exposed by the backend, we'll need to adjust the routes. The backend project also includes an API client, which can be imported by the front end and used to communicate with the server. The client also handles interpreting the responses from the server and correctly deserializing the response bodies. This allows us to work with strongly typed objects, which are shared across the front end and back end applications. Okay, tam jeszcze za dużo nic nie mówi, ale zobaczymy już, jak nam się wygeneruje. Now let's take a look at the front-end Flutter application. The Flutter application contains a lib directory organized by features and a packages directory which contains data providers, repositories, and reusable UI component libraries. At a high level, the Flutter application is split into three layers. At the top and closest to the user is the application layer, which consists of presentation and business logic. No i tutaj mam podział na naszą apkę flutterową, tak? Więc w ogóle Siemka Patryk jest z nami i Asia tutaj pisze, że dobry pomysł na wydarzenie. No jak coś to sobie obejrzyj później powtórkę. W każdym razie wracając, tutaj jest podział na naszą apkę flutterową. Tak? Jest application layer, czyli ta część flutterowa, jak my nazywamy to w kursie, czyli te widgety i tak dalej, tak? To co widzi użytkownik. Domain layer, czyli repositories i modele, tak? Czyli te jakby... Mówimy trochę na to Dart po prostu u nas na kursie, że to są te rzeczy niekoniecznie związane z UI-em, ale jak właśnie jakiś blok i tak dalej. Chociaż tutaj blok to raczej do application layer też pójdzie. Ale repositories i modele to jest domain layer i data layer, ta warstwa, no to już są te rzeczy związane do łączenia z backendem, tak? Na kursie, no to są te data sources wszystkie, tak? The various features in the lib directory make up the majority of this layer. The application layer is responsible for rendering what the user sees, reacting to user input, and adjusting the state of the UI accordingly. The Flutter News Toolkit uses the block library for state management. The block library makes it easy to separate presentation logic from business logic and facilitates predictable state changes that are easy to test. No właśnie, i tutaj będziemy korzystać z bloka. Tak samo jak na kursie, nie? For more information about the block library, visit blocklibrary.dev. Below the application layer sits the domain layer, which consists of repositories. The responsibility of the domain layer is to compose data from one or more sources into domain models that can be consumed by the application layer. And finally, at the core of our app rests the data layer. This layer consists of components that provide raw data from various sources. For example, the API client for the DartFrog backend belongs in this layer. To recap, the lib directory contains feature modules such as login, feed, article, etc. And each feature generally consists of a view, which is responsible for rendering its UI, and a block, which is responsible for managing its state.
Tutaj troszeczkę jest inaczej niż na kursie, ponieważ no, mamy ten folder lib, czyli no, jakby to musi być zawsze, to wszyscy w folderze lib zaczynają swój kod, nie? Ale mamy, następnie on mówi, że w tym folderze lib od razu są features. My mamy jeszcze dodatkowy folder features i dopiero w nim są te wszystkie featurey, a z tego co widzę, to on tutaj bezpośrednio w folderze lib je trzyma. Które rozwiązanie jest lepsze? Dla mnie, według mnie moje, ale jeżeli dla was to jest czytelniejsze, to śmiało korzystajcie sobie z tego. The state of any given feature in our application usually depends on one or more repositories from the packages directory. And lastly, repositories usually depend on one or more data providers. Może się przekonam też do tego rozwiązania, co on tutaj przedstawia, jak już wygenerujemy apkę i może zobaczę jakieś jego większe zalety, nie? This layered architecture is designed to provide flexibility, improve maintainability of the project, and serves as a solid foundation to build your application upon. The Flutter app also includes support for flavors, and by default includes a development and production flavor. No właśnie, o flavorach też u nas na kursie było, tak? We'll take a look at how to customize flavors later on. The Flutter app contains an entry point for each flavor under lib/main. This is where flavor-specific configurations live. And the Bootstrap directory contains all common startup logic. The project uses GitHub workflows for continuous integration. You can find all of the workflows in the .github/workflows directory at the root of the project. I te GitHub workflows to są takie rzeczy do continuous integration. To też w sumie w 12 sekcji na kursie gdzieś to tam tłumaczę. Ale to wydaje mi się, że bardziej się przydaje przy pracy w zespole niż samemu. Each module has a corresponding workflow, which runs whenever a pull request is created containing changes to the module. The workflow ensures that the changes are formatted, linted, tested, and more. For more information, visit the link below to learn about GitHub Actions. Now that we have a high-level overview of the project structure, let's dive in and generate our own custom news app using the Flutter News Toolkit. In order to generate a new project, we'll first need to make sure we have Flutter and Dart installed on our machine. The news toolkit runs on the stable channel of Flutter. We'll also need to install Mason to help us with the generation step. Mason is an open source tool, which allows developers to create and consume reusable templates called bricks. No właśnie, teraz przechodzimy do tego Masona, tak? O którym gdzieś tam wspomniałem wcześniej na streamie. Za pomocą jego będziemy mogli skorzystać z tych gotowych szablonów. Sam nawet też taki szablon wewnętrznie sobie trzymam gdzieś, z którego często korzystam. Mason allows us to create customizable templates where users can specify many variables upfront to generate a personalized project via the Mason command line tool. This way users do not need to clone a GitHub repo and manually find and replace variables themselves. Mason does this all for you. There are many ways to integrate with Mason, but for now we'll use the Mason CLI package from pub.dev. For more information on Mason, visit the link below. Let's install Mason CLI from pub.dev. Dobra, mój kodek przyszedł. No, a tutaj już zaczynamy działać, tak? Więc wpisujemy ten Dart pub global activate Mason CLI i lecimy z tym. Słuchajcie, zobaczymy, czy nam to będzie wychodziło. Dart pub global activate Mason CLI. Ogólnie ja chyba to mam już zainstalowane. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Coś tutaj się robi. No i się zainstalowało. No dobrze, więc może nie miałem w sumie na tym koncie. Więc oglądamy dalej. Mason version. Jak wpiszemy, to już powinno wtedy nam wyświetlić. Mason version. Którą wersję mam zainstalowaną? Wyświetliło, tak? Jakąś 0.1.45, to znaczy, że działa. Next, we can install the Flutter News template from BrickHub. Flutter News template, czyli teraz musimy... Mason to jest ogólnie do tworzenia, do generowania różnych kodów, tak? A teraz chcemy konkretnie ten szablon do newsów sobie zainstalować. Więc wpisujemy Mason add g Flutter News template. Okej, okay, coś się robi. Kto pierwszy? The source code for the Flutter News Toolkit is available on GitHub.
The GitHub repository contains an example project as well as the template itself. Feel free to check out the GitHub repository if you want to learn more about how the project was built, or if you'd like to open an issue or pull request. To simplify the process of generating your project from the template, we've also published the template on BrickHub. BrickHub is a public registry where you can browse, publish, and consume reusable Mason templates, also known as bricks, similar to pub.dev, npm, and other registries. To generate a new project, we'll run the Mason make command and answer the CLI prompts. You'll need to have responses ready for the following prompts. Okay, więc teraz za pomocą polecenia Mason make i nazwa tego template'a, który chcemy użyć, który sobie przed chwilą zainstalowaliśmy, będziemy już mogli stworzyć sobie właśnie apkę, tak? Więc ja może gdzieś przejdę do jakiegoś miejsca, gdzie faktycznie bym chciał ją umieścić. Czy ja mam jakieś takie rzeczy? Nie mam za bardzo takiego folderu. Pomyślmy, może tutaj gdzieś to wrzucę. W Documents. Dobra, zróbmy sobie w Documents. Zrobimy sobie tutaj repositories, folder. Teraz damy tutaj Flutter apps. I powiedzmy, że sobie, że tutaj w tym wygenerujemy to. Więc wybieram new terminal add folder. I teraz już jesteśmy w terminalu, w tym folderze, tak jakby, nie? Więc jeżeli coś będziemy wpisywać, że utwórz nowy plik, utwórz nowy folder, no to będzie się nam tutaj w tym miejscu to generowało. Polecenie, jakie chcemy wywołać, teraz jest Mason make Flutter news template. Mason make Flutter news template. I dostajemy teraz pytanka, tak? What is the user facing application name? Czyli jaką nazwę byśmy chcieli dla tej naszej apki uzyskać. Powiedzmy, że nazwiemy to Flutter House. Flutter House to będzie nasza nazwa apki z newsami o Flutterze. What is the application bundle identifier? com.adamsmaka.flutterhouse, powiedzmy, tak? Who are the code owners? Tutaj musimy chyba... Application name. This is the user-facing name of your application as shown on the device. Application ID. This is the unique application identifier, also known as the application ID on Android and bundle identifier on iOS. Code owners. A list of GitHub users that you want to add as... code owners to the repository. Okej, okay, jest coś code owners, czyli tu będzie u mnie z małpa Adam Smaka. What flavors do you want to add to include? Tak, no to zostawimy sobie development i production. Niech będą tylko dwa. O, i zobaczcie, to się generuje. Tutaj już nam się wygenerował ten folder, tak? Flutter House. O, i pełno mamy tutaj plików. I to wszystko już jest gotowe. Tutaj mamy nawet listę wszystkich plików, które zostały wygenerowane, nie? Więc widzicie, trochę tego jest, nie? Congrats, you generated a new app with the Flutter News Toolkit. Before running your app, make sure to configure Firebase, nie? I będziemy musieli jeszcze sobie założyć konto na Firebase zaraz i pod tę apkę się podpiąć. The desired set of build flavors for your... Więc zaczyna się robić ciekawie. Application. We include two flavors by default, development and production. After answering these questions, our custom application will be generated. We'll need to configure a few more steps before we can get our news app up and running. Może wejdziemy sobie na tę stronkę, zobaczymy co tutaj jest. Cyk. Okej, zobaczcie, tutaj to jest jakaś fajna instrukcja. Ale dobra, lecimy z filmikiem. Our application uses Firebase for a few features, including authentication. Create a new Firebase project with an iOS and Android application for each flavor. Okay, więc przejdziemy teraz sobie do Firebase'a. Console Firebase Google.com. Stworzymy sobie tutaj nowy projekt. Flutter House Dev. Okay, tylko literki. I confirm, coś tam nieważne. Ogólnie dobrze jest tworzyć nazwę projektu w Firebase z końcówką dev i ewentualnie production, bo chcecie mieć oddzielny
oddzielnego Firebase'a do waszych testów wewnętrznych, a innego Firebase'a do tego, gdzie faktycznie użytkownicy już będą korzystać z waszej apki. Także to było rozdzielone, jak chcecie sobie coś testować, coś zmieniać w kodzie i tak dalej, no to żeby tej apki, która jest wydana gdzieś tam na Google Play i App Store, żeby nic tam nie zepsuć w międzyczasie, nie? Google Analytics, nie wiem, a on zaznaczył? On nie zaznaczył. New Firebase project with an iOS and Android application for each flavor. Odznaczył sobie, no to dobrze, to my też sobie odznaczymy, whatever. No i u niego się tak generuje szybko, choć to jest przyspieszone, a u nas w taki sposób, też dosyć szybko. Then download the respective Google Services configuration files for each flavor and paste the configuration files in the newly generated project. No właśnie, i tutaj dobrze jest pamiętać ten nasz Apple Bundle Identifier, który podawaliśmy sobie tutaj, nie? Podaliśmy tutaj, żeby to było com, Adam Smaka, Flutter House, tak? I bo to teraz będzie się za nami ciągnęło w tej konfiguracji Firebase'a. To, co sobie tutaj zdefiniowaliśmy, będziemy musieli tutaj też podać. Więc dobra, mamy już tutaj zdefiniowane, cyk. I wchodzimy w iOS-a. Podajemy ten app identifier, klikamy register app, a następnie przeklikamy sobie next, 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 next. I to samo zrobimy z apką dla Androida. No właśnie, i musimy ten plik ściągnąć, tak? Więc on tutaj gdzieś się ściągnął, następnie klikamy next, next, next i zaraz go sobie wrzucimy do naszej apeczki i jeszcze tego Androida tutaj też wrzucamy, też z tym package name bundle identifier, nie? Register i tu też potrzebujemy Google Services tego pliku. Proszę bardzo, ściągamy. Mamy ściągnięty plik zarówno dla iOS-a i dla Androida. I zobaczmy w sumie, on teraz o tym też chyba tutaj powie. I może nas pokieruje, gdzie to trzeba będzie umieścić, tak? Zobaczcie, też sobie ściągnął. To jest konfiguracja dla iOS-a. Następnie przeklikuję to. I teraz dodaję Androida jeszcze, nie? I tak samo też podaję ten package name, ten bundle identifier, który podawał przy tym, jak generował ten Mason, ten template cały sobie, tak? Tak samo jak my. U nas nazywa się to Flutter House, u niego Daily Globe. I teraz za pomocą polecenia code. Otwiera Visual Studio Code w tym naszym kurde projekcie, tak? Więc najpierw musimy przejść do niego, czyli przechodzimy CD i podajemy nazwę folderu Flutter House. I teraz wpisujemy code. Tak? I się otworzy nam ten nasz projekt. Tak jak jesteśmy, byśmy byli tu i to wszystko będzie Visual Studio Code. Zobaczcie, code, kropka, cyk. OK, uprawnienia, trust, whatever. I zobaczcie, mamy coś już, tak? Run, pub, get, już tu sobie kliknę, bo wiem, że to będzie trzeba zrobić. A przejdźmy do filmiku. Aha, i on teraz tutaj będzie to wrzucał, tak? Bo musimy w innym folderze będziemy trzymać te Google Services dla developmentu, czyli dla naszej takiej wersji, na którą sobie pracujemy lokalnie, a inny będzie Google Services dla projektu, który będzie dla użytkowników, którzy ostatecznie korzystają z tej apki gdzieś tam w Google Play i App Store, nie? On Android, look for the following placeholder. OK, więc apps, rycy, development. Spróbujmy coś takiego zlokalizować. Android, apps, rycy, development. I tutaj jest Google Services, tak? To spróbujemy to sobie przeciągnąć. Zobaczymy, czy to się uda. Replace. Udało się. Mamy. I tutaj dla produkcji będziemy tworzyć oddzielny projekt w Firebase. Co nie? Żeby to było rozdzielone. Więc to na razie zostawiamy.
I dla iOS-a będziemy chyba tutaj w Runner. Development. Tutaj będzie Google Services Info, tak? Więc sobie możemy to przeciągnąć. Cyk, replace. Jest gotowe. Zaraz coś tutaj z tym będziemy musieli jeszcze namieszać. Więc zobaczcie, ile jest ustawiania, nawet z takiego gotowego szablonu, tak? Więc nie ma szans, żeby ChatGPT nam to za nas skonfigurował. No i proszę, on też ładnie tutaj przyciągnął sobie, tak? Do iOS-a też przeszedł. Też sobie tutaj przyciągnie ten plik. Cyk. On iOS, we will also need to update the reverse client ID placeholder with the reverse client ID from the Google Service info.plist file we downloaded. Look for the following placeholder. OK, więc teraz musimy wyszukać ten reversed client ID naszej aplikacji. I zobaczmy tutaj, wezmę sobie to, skopiuję do schowka. I musimy gdzieś tutaj, to jest ogólnie mega przydatne dla ludzi, co mają Windowsa i nie mają jak uruchomić Xcode'a i to sobie pozmieniać, tak? Każdy może tutaj wejść w te pliki i sobie to łatwo zedytować, nawet jeżeli masz Windowsa, więc to też jest mega rozwiązanie. I zobaczcie, w czterech miejscach tak naprawdę jest te reversed client ID i tutaj mamy polecenie, żeby wkleić te client ID w to miejsce. Tylko że to jest do debugu, debug development, więc dobrze. To jest do release development, czyli tutaj byśmy nie chcieli tego wklejać, bo tutaj już będzie inny Google Services, tak? Tutaj debug production i release production. No dobra, chyba że w te dwa pierwsze wkleimy. Bo development, debug development i release development. No dobra, to są jeszcze dwie inne rzeczy. Zobaczmy, jak on zrobi i po prostu zróbmy tak samo. On ma więcej tych wypisanych, bo też zaznaczył więcej flavorów. My wybraliśmy tylko development i production, a on tam jeszcze wybrał staging i integration, ale to już nie zawracajcie sobie tym głowy na razie. Note that in the iOS project file, we have a debug and release configuration per flavor, so be sure to update both debug and release configurations. Okay, więc my tak samo zmieniamy release development, czyli te dwa pierwsze, cyk. Tutaj to sobie wklejamy. I tutaj. Braliśmy to stąd, jakby ktoś przeoczył, z tego Google Services Info, które pobieraliśmy z Firebase'a, nie? Pliczku. No. Your news app may require a user sign-in flow. In this example, we'll use Google Sign-in. Head over to Build and Authentication in the Firebase console. I teraz jeszcze zrobimy sobie na szybko logowanie z Googlem, tak? Więc tu przejdziemy do Build, Authentication, Get Started. Wszystko będzie w obrębie tego naszego jednego projektu Firebase. I wykorzystałem tutaj ten provider od Google'a. Uruchomimy to sobie i zobaczymy jeszcze, co on tutaj powie. And enable the sign-in providers that you want in your project. Mamy dużo różnych możliwości. Możemy umożliwić logowanie z Facebookiem, z Applem, z Twitterem, nawet z GitHubem, czy za pomocą loginu i hasła, e-mailu i hasła, tak? Udostępniamy i co tutaj wybieramy? Project Supported Email. OK. To my wybierzemy. OK, mój e-mail po prostu. I chyba to wszystko będzie. Save, done. Brzmi spoko. Save. Ogólnie nie robiłem nigdy tego logowania przez Google Provider. Zobaczymy, czy to faktycznie tak działa prosto, że tylko tutaj zaznaczamy i już. You know that ads are important to many news publishers, so the generated application includes the Google Mobile Ads SDK, which supports both AdMob and Ad Manager.
I tutaj mamy info, że te reklamy będziemy mogli wyświetlać w naszej aplikacji. Your project, że od razu to jest już skonfigurowane dla nas. Will be pre-configured with a variety of ad types, including banner, interstitial, sticky, and more. The project comes with test ad mob IDs that display test ads in the application. You will need to configure your own ad mob or ad manager project and replace the test IDs in the code base in order to incorporate real ads into your application. On Android, edit the ad mob app ID value located in the strings.xml file per flavor. Okay, więc tutaj by trzeba było te reklamy jeszcze skonfigurować, jakbyśmy chcieli je wyświetlać, ale tym sobie na razie głowy nie zawracajmy. Ja też tego nigdy nie robiłem, więc w sumie darujmy to sobie na razie może. Zobaczmy, chyba że coś powie jeszcze ciekawego na ten temat. AdMob ID. On iOS, edit the AdMob app ID value located in the build configuration section for each flavor. Ewentualnie możemy zobaczyć, czy tak samo jest. Ad. Ops, AdMob. App ID. Czyli tutaj tak jakby byłaby podana jakaś wersja. Nie wiem, może jak nie skonfigurujecie, to ktoś inny sobie zarabia na reklamach z waszej apki? Nie mam pojęcia, co tu chodzi, ale coś tu jest. For more information regarding Ad Manager support, refer to the following link in the official documentation. Woohoo! Configuration is complete. Now we're ready to run our new application. Czyli nie było w sumie tak źle, nie? Wygenerowaliśmy ten projekt za pomocą tego polecenia Mason Make Flutter News App. Podaliśmy, jak ma się nazywać apka, podaliśmy ten identifier i jakieś nazwy użytkownika, wybraliśmy, jakie flavory mają być i wygenerowało nam ponad 1000 plików. Weszliśmy do Visual Studio Code, wgraliśmy te Google Services dla iOS i Androida, przekopiowaliśmy tutaj jakiś ten API key, czy tam reverse client ID do innych miejsc w aplikacji i właściwie to było gotowe, tak? Jeszcze tutaj ten AdMob App ID, jakbyśmy chcieli reklamy skonfigurować, też trzeba byłoby podać, żeby było to przypisane do naszego konta. No i zobaczmy teraz w końcu, czy możemy tę apkę uruchomić, czy co. As we mentioned earlier, our new application contains two parts, a Flutter mobile app and a DartFrog server, which is responsible for returning content for things like newsfeed, article details and more. Let's take a closer look at DartFrog. Zaczyna się. DartFrog. DartFrog. DartFrog is a fast, minimalistic, open-source backend framework built on top of Shelf, a web server middleware package maintained by Google. We're already using Dart on the front end with Flutter, and DartFrog allows us to use Dart on the back end as well. Czyli powiedział, że używamy tego Darta przy Flutterze, a dzięki Frogowi możemy też tego Darta używać do backendu. This allows us to share code and tooling, and makes the development experience more enjoyable. Czyli że dla programistów po prostu to doświadczenie jest bardziej radosne. For more information on DartFrog, you can visit the following link. Let's install DartFrog CLI from pub.dev. Okej, zaczyna się robić ciekawie. DartFrog CLI. Wejdźmy sobie też na tą stronkę. Pub.dev. DartFrog CLI. Wszystko, co ma końcówkę CLI, to znaczy, że w terminalu coś będziemy wpisywać, tak? Żebyśmy nie musieli czegoś robić ręcznie. Póki co jeszcze mało popularny jest ten package, ale spoko, wbijemy. Będzie jeszcze popularny, zobaczycie. Mimo że już prawie rok nad nim pracują, to się zapowiada całkiem ciekawie. DartPub Global Activate DartFrog CLI, tak? To wpisujemy. Wyczyśćmy sobie to, Command K. DartPub Global Activate DartFrog CLI. Gotowe. DartFrog. From the API directory in our project, we can run dartpub get to install the dependencies, followed by dartfrog dev to start a development server. Dartpub. OK.
więc teraz musimy wejść w API, CD API, czyli do tego folderu. Tak, czyli tutaj wchodzimy naszym terminalem. CD API. I teraz musimy wpisać dart pub get. Get to install the dependencies. Tak, to co robi za nas przeważnie Visual Studio Code, to tutaj zrobimy to z terminala, czyli dart pub get. Followed by dartfrog dev to start a development server. Dobrze, dependency dart pub get is followed by dartfrog dev to start a development server. Dartfrog dev. Ok, więc musimy jeszcze odpalić teraz ten serwer. Dartfrog dev. I on dopóki ten terminal będziemy mieli odpalony, to tak jakby będziemy mieli sztuczny backend działający na naszym komputerze, tak? Więc ja sobie tutaj mogę wejść pod ten adres localhost 8080 i tutaj może mi się coś wyświetli, może nie. Chyba nie, ale na pewno wy tego, jak pod ten adres nie wejdziecie, to na pewno nic nie otrzymacie, tak? To jest tylko lokalnie u mnie na komputerze. Ok, wejść tak nie możemy w to za bardzo, no ale to chyba nic, bo apka i tak się z tym jakoś połączy. The server will be running on localhost port 8080 by default. Now let's see our app in action. We'll need to open the project in an IDE like VS Code or Android Studio. To już my odpalaliśmy go tutaj, ten projekt Visual Studio Code. Co tutaj klika jeszcze? Select the application flavor you want to work on from the dropdown and run the app in debug mode. Dobrze, no to spróbujmy to odpalić w końcu. Weźmy sobie może tutaj jakiegoś piksela. Spróbujemy na Androidzie to odpalić. W końcu godzinka nam zeszła, zobaczcie, prawie na tą konfigurację. Ale tak naprawdę tylko dlatego, że dużo gadamy i że robimy to po raz pierwszy. Jakbym drugi raz to robił, to już pewnie w 10 minut bym się zmieścił. No i klikamy play. Tutaj mamy te dwa flavory, tak? Jeden na development, czyli żebyśmy sobie mogli testować, a drugi na production, czyli to, co chcemy wydać do sklepu, do Google Play i App Store. Kto wie, może z tego powstanie normalnie aplikacja o newsach we Flutterze. O Flutterze, tak? Może będziecie mogli mieć taką apkę na swoich telefonach i będziemy coś tam w niej pisać. Zobaczymy. Obstawiam, że nie, ale kto wie, zobaczymy, co to za aplikacja nam się tutaj wygeneruje, jak to będzie wyglądać i pomyślimy dalej. On sobie na iOS się odpali. This can take a few minutes the first time you run the project, because your IDE will be installing dependencies and creating a build. Jestem ciekawa się, jak to możliwe, że u niego jest od razu takie ładne logo. U nas też to będzie, myślicie? Raczej wątpię. O, zobaczcie, u nas się nie odpaliło, jakiś error wyskoczył. Process development debug Google Services. Chyba wiem, o co chodzi. Chyba trochę nas tutaj oszukał, albo ja... Okej, ja to źle zrobiłem. On tutaj pokazywał to. Jesteśmy na 18.15. Firebase Configuration. Zobaczcie, jak wpisywał tutaj. Generated project. Nie, no powinien jeszcze dopisać .dev, o ile się nie mylę. Żeby to działało. Chyba coś tutaj jesteśmy oszukani z tym filmikiem. Dobra, spróbujmy dodać jeszcze jedną apkę. Com Adam Smaka. Może sobie skopiuję stąd, bo jeszcze powinna być .dev końcówka, wiecie? I on o tym filmiku nie mówi. No a chce, inny jest identifier dla właśnie wersji lokalnej, deweloperskiej, a inny jest na produkcję, tak? I
Po tym się to rozpoznaje, więc dobra, zróbmy to jeszcze raz. Ściągnijmy Google Services again. I ktoś początkujący tutaj by sobie z tym nie poradził chyba. Więc dobra, cyk. To przeniesiemy tutaj. Ten usuniemy. Tu zmienimy nazwę z 1 na normalny. No i spróbujmy jeszcze raz. Cyk. To samo będzie trzeba zrobić z iOS-em zapewne, ale zobaczmy, czy to już nam zadziała. Coś tam się odpala, coś tam się odpala. Bo coś mi się tu wydaje, że niestety nie można edytować tego ID, tylko trzeba stworzyć zupełnie nową apkę. Tutaj odsłonię, jakby się jednak uruchamiało, to byśmy zobaczyli, jaki jest launching screen. Czy będzie już napis Flutterhouse, czy coś? Raczej wątpię. OK, więc ten z końcówką dev zostawiamy. O, no jest Daily Globe. OK, więc to też trochę zostaliśmy oszukani. Że na podstawie tego, myślałem, że na podstawie tego, jak nazywamy projekt, to nam generuje też nagłówki. OK. I tutaj coś też nie do końca nam działa. Nie wyświetla jeszcze nam żadnych danych. Ale chociaż się odpala. Wiecie co? Zrobimy to od razu sobie też dla iOS-a. Remove this app. I dodamy apkę iOS-ową jeszcze raz. Z końcówką .dev. I żebyśmy już to mieli skonfigurowane, bo jak teraz to pominiemy, to później się zapomni. Więc to nas nie obchodzi, że to jest dla Swiftowców. Teraz przejdziemy do tego folderu z iOS-em. I zaraz będziemy musieli jeszcze to rozkminić, jak naprawić. Bo już to powinno działać, tak? A nie działa. Zanim to jeszcze przeniosę, skopiuję sobie do schowka to, bo to będziemy musieli podmienić na to, co będziemy mieli nowe zaraz. Reversed client ID. Replace. Teraz on wygląda tak. Nie wiem, czy on się różni, czy nie. Ale sobie zastąpimy. Różni się, jest inna końcówka. Zastąp w trzech miejscach. Dobrze, w trzech miejscach mieliśmy to zastąpić. Powiedzmy, że tak, chociaż wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w tym pliku nie. Tylko, że tutaj. Ja tutaj, kurde, dziwne. Tutaj nie będę z tego zastępywał, ale tutaj i tutaj tak. Dobra, zastąp. W dwóch miejscach. Dziwne to trochę. OK, już jest git. Tak jakby może nie odświeżył, że już mamy nowy Google Services pliczek. I cóż nam teraz pozostało? Możemy sprawdzić, czy to się odpala na iOS-ie. Może na iOS-ie nie będzie tego błędu. I pomocy, gdzie bym szukał, to bym patrzył w komentarze pod filmikiem. Zaraz zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Emulator już się odpalił. Więc odpalamy też apkę.
Tak, jako drugą instancję. Będziemy mieli jednocześnie uruchomione, mieli uruchomionego Androida i iOS-a. Więc to nie gdzieś tutaj sobie wisi. Tu możemy jeszcze usunąć tę apkę z package name bez .dev, bo to nie działa. Więc troszkę nas oszukali w tym filmiku już z jedną rzeczą i teraz jeszcze nas oszukują chyba z drugą. 18.15. We'll be installing dependencies and creating a build. Chyba, że pominąłem jakiś krok. No nie, już powinny te newsy być, nie? Yay, our app is running. Let's dive into some of the features that you get out of the box. Sign in with Google. The login bottom sheet allows users to sign in with any of the configured sign-in providers from Firebase Authentication. Dobrze, więc zanim tutaj przejdziemy dalej i będziemy sprawdzać, czy to logowanie nam działa, to spróbujmy naprawić, bo to mi wygląda na jakiś błąd tego Dart Froga. Tak, że apka się uruchomiła, ale nie mamy żadnych danych. Czyli tak jakby ten nasz backend zupełnie nie działa. O, logowanie, niby coś tutaj jest. Apka się uruchomiła, a nie wyświetlają się żadne dane. Więc cóż, musimy spróbować odpalić ten backend i widziałem wczoraj, że ktoś tutaj w komentarzach coś o tym pisał. Coś tam. Thank you, I love it, awesome. From no articles. No właśnie, tutaj ten Felix napisał, czy masz uruchomiony ten serwer lokalnie. Dla osoby, co... komu to, kto miał ten sam problem jak my. Facing Mason, a tego akurat my nie mamy. Że nie mamy uruchomionego tego Frog serwera, wiecie? Can you confirm that you are running the Dart Frog server before running the Flutter app? Dobra, więc sprawdźmy, może to się uruchamia w ogóle, ten iOS-owy projekt się nie uruchamia, więc spróbujmy tutaj wejść cd iOS pod install, tylko to chyba będzie inna komenda, no właśnie, arc. Coś tam trzeba na Macach z M1. Arc, spacja, myślnik, x86, podłoga 64 i dopiero polecenie do CocoaPodsów. To musimy dodatkowo zainstalować dla wersji z iOS-a, więc ten się instaluje, a my spróbujmy tego Dart Froga teraz naprawić. I gdzie ja bym teraz szukał pomocy? Może bym szukał pomocy w tym pliku README. Gdzieś on tutaj pokazywał, że jest taki plik README, tak? Jest te API, jest README, Flutter House API written in Dart. To run server locally, run the following command from the current directory. OK, więc my to mamy jakby uruchomione tutaj, tak? No właśnie, to powinno działać. W sumie mamy to zrobione. No ale dobrze, zatrzymajmy to. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Czyli API, new terminal, add folder. I teraz Dart Frog dev. To jest nasze polecenie.
Running on localhost. Listening, coś tam, hot reload is enabled. Tutaj ten iOS chyba nam się w końcu zrobił. Spróbujmy go odpalić jeszcze raz. iPhone 14 jest zaznaczony. Klikamy play. Tak. A tą wersję androidową spróbujmy odświeżyć. I też tutaj wchodzi nam w ten sam error. Connection refused. Więc wygląda na to, że nie udało się pobrać danych. Możemy też wejść w ten Flutter News Template, tak? To się chyba tak nazywało. Chodzi mi o tę wersję na GitHubie. News Toolkit. O, dobra, to będzie to. Zostało to zaktualizowane jakieś dwa dni temu. I wyszukajmy tutaj, może jakieś issues są? Nie ma issues, kurde. Pull requests. Czyli być może to nie działa, słuchajcie, w ogóle. Te kod ręki. Możemy rozkminić. Mam jeszcze chwilkę czasu, żebyśmy mogli to pokminić. Jak to należy zrobić. Bo gdzieś na pewno jest, kurde. Odpowiedź. Szkoda, że tutaj nie ma issues. Żebyśmy mogli zadać pytanie. Kto nad tym pracuje w ogóle? Bart jakiś? Dobra, wyszukajmy tutaj. Treść tego błędu. To tylko to, co w kodzie, nie? Więc coś tutaj nie do końca działa. Spróbujmy w Google wyszukać. Java. Jakby nikt nie ma tego problemu, nigdy ever. Coś mi się wydaje, że tutaj dokładnie ktoś o to samo pytał w komentarzach. Wydaje mi się, że to jest to samo, co my mamy, tak? Initialize categories preferences failure. Development 2. Ten iOS się odpalił. O, zobaczcie, na iOSie to działa. Patrzcie, mamy to. To normalnie działa. A na Androidzie? Nie za bardzo. Odświeżymy, może to odłączymy. Faktycznie tutaj ten get kategoria RIS. Coś jest nie tak na Androidzie. Zobaczcie, na iOSie działa. Więc trzeba byłoby gdzieś im to zgłosić. Ewentualnie, jeżeli wy oglądacie ten filmik z opóźnieniem, jakąś powtórkę, miesiąc po tym, jak zostało to nagrane, to pewnie już to jest gdzieś tam naprawione i u was to może działać od razu, tak? A tutaj nie do końca. W sensie działa tylko na iOSie. Nie wiadomo czemu. Czegoś brakuje. Dobra, no to zróbmy to po prostu na iOSie. Nie bawmy się teraz w naprawianie tej wersji androidowej. A bardziej skupmy się. Ups, nie to zamknąłem chyba co trzeba. A po prostu dojdźmy do końca filmiku i zobaczmy jeszcze, co on tam mówi. I zobaczymy, czy uda nam się zmienić coś w kwestii tych newsów, co tam. Ups, znowu Androida odpalam. W kwestii newsów, które byśmy chcieli tam wyświetlać.
Może jakbyśmy chcieli puścić jakiegoś newsa o Flutterze, to zobaczmy, jak to należałoby zrobić. Więc dobra, tutaj dam łapkę w górę. Też pod filmikiem zapytałem, zostawiłem komentarz, więc jeżeli oglądacie z opóźnieniem ten materiał, który tutaj dla Was nagrywam, możecie zobaczyć, czy ktoś tutaj mi nie odpowiedział na to pytanie, co zrobić, że to nie działa na Androidzie, więc może tutaj będzie już rozwiązanie wtedy. Since we configured Google Sign-in, we can go through the sign-in flow to log into the application. Note that signing in is optional and users can click sign-in providers from Firebase Google. Troszeczkę cofnę. Let's dive into. I sprawdzimy teraz logowanie, czy działa. Yay, our app is running. Let's dive into some of the features that you get out of the box. Sign in with Google. The login bottom sheet allows users to sign in with any of the configured sign-in providers from Firebase Authentication. Since we configured Google Sign-in, we can go through the sign-in flow to log into the application. Dobra, sprawdźmy to. Gdzie my to mamy? Jest apka. Zaloguj z Google. Dalej. O kurde, tutaj mam swoje dane podawać. To ja nie znam teraz tego hasła nawet, więc dobra, zostawmy to. Załóżmy, że działa. That signing in is optional and users can close the bottom sheet and browse content anonymously. Że on powiedział też, że logowanie jest opcjonalne, bo jako gość też możesz tutaj przeglądać treści w tej apce. Newsfeed. Here, users will browse the news, either by scrolling down to view top news in all categories, or by tapping into a category to see news filtered by topic. You'll be able to see the test ads displayed throughout the news feed. Article details. Tapping on a news item will take you to the full article. An article consists of multiple components called news blocks, which we'll learn more about later in this video. As a result, Tutaj mamy taki przykład takiej głupiej reklamy, tak? Normalnie to byłyby normalne reklamy, ale że jesteśmy w takim trybie testowym aplikacji, dlatego ten obrazek wygląda tak jak wygląda. Ale się tym nie przejmujcie. To jest tylko przykład tego, jak reklamy będą wyświetlane w apce, tak? Czyli że przechodzimy w artykuł jakiś i na przykład wyskakuje reklama, musimy ją zamknąć, żeby zobaczyć ten artykuł. I z tego, co wiem, to częstotliwość wyświetlania tych reklam można jakoś zregulować w tym template'cie. Może zaraz o tym powie jeszcze. Articles can contain styled text content, such as bold and italics, swipe through carousels, inline videos, images with captions, and more. Ad types. The app already supports displaying different types of ads, including banner, interstitial, sticky, and rewarded. To learn more about ads, head over to the AdMob and Ad Manager documentation. For demonstration purposes, the ad frequency is really high out of the box. No, czyli domyślnie jest ustawiona bardzo duża częstotliwość wyświetlania tych reklam. It can be adjusted based on your needs. I że może być to zmienione w zależności od naszych potrzeb. Damian też wpadł, siemanko. Play. Subscriptions tab. The app comes with a subscription setting out of the box, which can be customized. By default, users can read 4 articles a day, but once the daily limit is exceeded, users have the option to sign in and start a free subscription to unlock more content. Okay, czyli użytkownicy mogą domyślnie w tej apce 4 artykuły za darmo przeczytać, a później już muszą płacić subskrypcję. Tak jest tutaj ustawione, tak? Więc w sumie całkiem ciekawy model. Jeżeli mielibyście jakiś temat, który lubicie pisać newsy, to faktycznie to jest całkiem spoko opcja na zarabianie, tak? Żeby sobie z tego zbudować taką apkę, pisać newsy, zebrać tych użytkowników jakoś i kurde, niech płacą subskrypcję, jak chcą więcej tych waszych newsów, jeżeli są faktycznie takie ciekawe. Spróbujmy sobie tutaj w coś przejść. Jest przykład reklamy, tak? Zamykamy. Scrollujemy.
Aha, i zobaczcie, tutaj jest już właśnie info, że trzeba się zalogować, żeby przeczytać ten artykuł. Więc w sumie fajnie, że to już jest zrobione. Jeżeli tak chcielibyście, żeby ta wasza apka wyglądała, to przykład reklamy. O, a tu jest jakiś artykuł darmowy, z tego co rozumiem. Trending story, możemy sobie jakiś kolejny uruchomić. To nie można kliknąć. To też nie, tu jakiś discussion, czyli że jakiś komentarz niby można byłoby napisać. Ale to pewnie trzeba już samemu zaimplementować. Share, jakieś share'owanie działa. No coś tutaj mamy, tak? To jest taki wstęp do takiej apki, ale jak widać jeszcze też dużo nad nią by trzeba było popracować, żeby wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. The subscriptions. I tu subskrypcje jeszcze, zobaczmy, klikamy. Okej, tu byśmy musieli się zalogować, że to poszło. Functionality uses the in-app purchase plugin, but developers are welcome to choose any subscription service. Again, details such as article limit and subscription tiers can be customized to fit your needs. News search. The app includes a search tab in the bottom tab bar. Users can tap on this and search for articles by keyword or click into popular searches. Relevant articles are... Okay, tutaj mamy też jakieś wyszukiwanko. I niby są jakieś artykuły, tylko że nie można w nie kliknąć, więc trochę to dziwnie jest zrobione. Also surfaced here. Search results can be configured on the back end. Now that we have the app running, let's take a look at how we can modify the news content on the back end. No i właśnie, teraz zaczyna się w sumie najciekawsza część tego wszystkiego, przynajmniej dla mnie, bo do tej pory obejrzałem ten filmik wczoraj, a ostatnie 4 minuty są o tym, jak możemy zmienić te treści, które tutaj się wyświetlają po stronie backendu, tak? Let's check out the in-memory news data source. In-memory news data source. Spróbujmy to sobie odpalić. Dobra, to niech będzie. To jest ten nasz serwer lokalny. To zamkniemy. A to sobie zmaksymalizujemy i będziemy mogli się przełączać między filmikiem a naszym Visual Studio Code. I tutaj musimy wejść w te API, tak? Następnie w lib, syrycy, jak on tutaj pokazywał, lib, syrycy, data, in memory news, data source. Dobra, więc mamy ten pliczek. Odpalamy. Note that it is currently pulling. Jak ogólnie wam się podoba póki co ta cała prezentacja? Dajcie znać na czacie. Czy robi to na was wrażenie, że wygenerowaliśmy całą taką apkę z kodu, czy nie? Czy dla was to jest takie sobie? Bo dla mnie to może trochę jest nawet takie sobie, w sensie, że co jeżeli bym właśnie sklonował te repo, gotowy taki kod i sobie tam pozmieniał? To byśmy mieli dosyć podobną sytuację, no ale że podaliśmy to za pomocą tego Mason CLI parę danych, to trochę ułatwiło nam to, tą podmiankę tych, nie wiem, naszego nazwy naszej apki i tak dalej. Więc niby fajnie, bo dużo jest rzeczy zaimplementowanych od razu, tak? Takie jak logowanie, rejestracja. W ogóle bym mógł też przygotować, w sumie teraz sobie myślę, taki brick, taki template, to się nazywa brick, z takim gotowym szablonem apki od razu do użycia na podstawie tego, co mamy w kursie wiedzy, nie? Więc dajcie znać, jak wam się to ogólnie podoba, ten stream póki co i w sumie, czy bylibyście zainteresowani może takim brickiem. Bo mamy na kursie taki filmik dwugodzinny chyba, nie? Gdzie pokazuję, jak skonfigurować apkę od zera. To by można było przygotować taki brick, żebyśmy tylko wpisali Mason add coś tam, kursflatera.pl generate, nie wiadomo co tam.
i by od razu było wygenerowane, więc trochę 2 godziny oszczędności czasu mogłyby być, nie? Dla każdego z was. All the data from static data located in static. Już nie mówiąc o tym, że oglądając 2 godziny filmik, to się robi go 4 godziny. Tak jak tutaj robimy pół godziny filmik, już 1:20, nie? Bo trzeba pauzować i robić u siebie. Static news data dot dart. From static. Dobra, słucham, co on mówi. Let's check out the in-memory news data source. Note that it is currently pulling all the data from static data located in static news data dot dart. If we take a static news data, static news data, okay. Czyli tutaj jest inny plik jednak, troszeczkę niżej. I zobaczcie, tutaj mamy jakieś subskrypcje 3, tak? Popular topics, relevant topics, popular articles, relevant articles. No właśnie, tutaj już to powinno być ograne przez prawdziwy backend, który zwraca nam te dane, a to jest wszystko zahardkodowane, tak? Więc zrobienie jeszcze prawdziwego backendu, który by nam te dane jakoś dostarczał i jakoś by można było dodawać te artykuły, te newsy i tak dalej, to już temat na inne nagranie i zupełnie inna wiedza niż ta, którą my posiadamy, co? A closer look at that file, we can see things like subscription tiers, popular news topics, popular articles and more. Let's make some changes. Let's make some changes. To my też sobie sami spróbujemy zmiany jakieś powstawiać, zanim zobaczymy, jak on to robi. To może zrobimy tak, subskrypcje, to sobie olejemy. List of popular search topics, tak? Czyli to pewnie będzie coś, co tutaj nam się wyświetla. To wpiszmy tak sobie. Flutter, moje imię, nazwisko powiedzmy, kurs Fluttera i co jeszcze tutaj można wyszukać? Nie wiem, jak zostać programistą. Sobie to zapiszemy, odświeżymy i zobaczymy, czy tutaj nam się to zmieni. Czy będziemy musieli ten serwer dartowy odświeżyć? O, zobaczcie, jest już, nie? Popular searches. Relevant topics. South China Sea. To nie wiem akurat, gdzie to się wyświetla. Że gdzieś pod artykułem na przykład. Zaraz sobie zobaczymy. W ogóle dziwnie się ta apka scrolluje, tak jakby sama się scrollowała w dół, do samego dołu. Nie wiem, czy to ja coś źle robię, czy co? Trochę dziwne jest. Okej, zobaczmy, co on tutaj zmienia. If we take a look at the news data source interface, we'll... Aha, czyli nic nie pozmienił. If we take a look at the news data source interface, we'll see a method called getFeed, which is responsible for returning the newsfeed content. GetFeed, okay, sprawdźmy to. GetFeed. Mamy to. I co tutaj jest? Z kategorii trzeba podać limit offset. Czyli to jest pewnie coś, co się wyświetla na stronie głównej, czyli to, tak? Kategoria top. Mamy jeszcze technology, sports. I inne. Zobaczmy, co jeszcze na ten temat powie. In the in-memory. Taki co mam feedback, że fajne. Marcin zaakceptował. Darek mówi, że lubi sam wszystko tworzyć, ale generalnie ma to swoje plusy. No właśnie. Też wolę raczej sam. News data. Jakbym miał zrobić apkę o newsach, newsach flatterowych, a nie chciałoby mi się ich robić, tego wszystkiego, to wiesz, fajnie sobie tak, można coś stworzyć od niechcenia, znając takie narzędzie. The source, the getfeed implementation is using the underscore newsfeed data object located in static news data dot dart. Jeszcze raz. Getfeed. In the in-memory news data source, the getfeed implementation is using the underscore newsfeed data object located in static news data dot dart.
The underscore newsfeed data is just a map of news categories to lists of news stories. Let's add a news block to the top news article feed. In the top newsfeed blocks, we can... Okay, czyli tutaj możemy sobie zmieniać to. Newsfeed data, top newsfeed blocks. I to jest to, co mamy tutaj, zobaczcie. Breaking news. Pierwszy post. Banner reklamowy, tak? To jest to, więc możemy to sobie chyba po prostu zakomentować i wtedy nie będzie tej reklamy już tutaj. Spróbujemy to sobie odświeżyć. Zniknęła, nie? Jakiś spacer. A nie, zniknęła, ale się pojawiła z powrotem. Więc może to nie jest to. Może to jakiś inny banner reklamowy. Okej, teraz vlogowanie weszło. No taka szalona jest, kurde, powiem wam, ta aplikacja. I tutaj mamy jakiś header technology. Dobra, zobaczmy, co on powie, że tutaj co on zmienia. Add or remove news blocks to customize the newsfeed in the application. Let's change the title of the section header block from breaking news to top headlines. Okej, zmieńmy też sobie tutaj na top headlines. Dalej jest u nas breaking news u niego. Odświeżył chyba jeszcze ten, zobaczcie, tego Dart Froga. Czyli zatrzymał, Ctrl C nacisnął i Dart Frog Dev jeszcze raz odpalił, tak? Czyli nic dziwnego, że jak tutaj zablokowałem tę reklamkę, to dalej ona była. Czyli robimy tak, zmieniliśmy tytuł, kancelujemy tutaj tą konsolę i Dart Frog Dev jeszcze raz uruchamiamy. Ten nasz backend odświeżamy i teraz tutaj już ten tytuł powinien mieć nazwę Top Headlines, ale nie ma. Więc nie wiem, coś robimy źle, czy coś jeszcze trzeba zrobić. We can also add a new post under... Odświeżył parę razy go. Przyciągając w dół. Okej, mamy, nie? The technology section header. In some cases, you may already have HTML news content. So rather than converting the HTML content into news blocks, you can use the HTML block and provide the raw HTML content. The Flutter application will convert the HTML content into widgets and render them for you. O, to super, że można HTML-a używać. Once we've made the changes, we can restart the server and hot restart the Flutter application to see the changes reflected. Super. Jak on to zmienił? We can read content in talk and so rather than post technology large items. In some cases you may already have HTML news. Okay, on to wkleił to sobie ze schowka. Content. So rather than converting the HTML content into news blocks, you can use the HTML block and provide the raw HTML content. The Flutter application will convert the HTML content into widgets and render them for you. Once we've made the changes, we can restart the server and hot restart the Flutter application to see the changes reflected. Okay, czyli jest w tym static news data. To integrate with... Jeszcze spójrzmy, static news data. Top headlines, technology large items. To jest właśnie chyba to. No ale nie wiem, by trzeba było jeszcze się temu przyjrzeć bardziej. With your own custom. Jest i Marta z nami, siemka, ale już za chwilkę kończymy. Więc tak tylko mówię, news data, że już końcówka Marta. Jak coś. From an existing source, create a new news data source class, which implements the news data source interface and implement the public methods.
Okej, bo chodzi tutaj o to, że właśnie wszystko mamy zahardkodowane w jakimś pliku w aplikacji. Chcielibyśmy, żeby to gdzieś leżało na backendzie, tak? Więc in-memory news data source oznacza, że w pamięci, że in-memory, czyli te, co mamy tutaj zahardkodowane, statyczne te newsy, tak? A teraz Felix pokazuje, żebyśmy zrobili sobie nowy data source, który on tutaj nazwał my news data source, i że dzięki temu będziemy mogli stworzyć jakiś swój backend, z którego te dane mają się pobierać, tak? Takich rzeczy nie umiem. Tutaj trzeba było się trochę bardziej zaznajomić z tym Dart Frogiem i jak się robi backend, ale fajnie, że już naprowadza, w jaki sposób to powinno się, od czego powinno się zacząć, nie? Then swap out the in-memory news data source instance with your own custom news data source in newsdatasourceprovider.dart located in api/lib/middleware. I hope this walkthrough has helped provide you and your team with the tools and context needed to build your own news application. Thanks. Back to you, Zoe. Thank you, Felix. That was a very quick walkthrough. So if you want more details, please check out the link below for written documentation. Although the Flutter News Toolkit was originally designed for news organizations. In fact, anyone who wants to create flow-based content can use the sample code. Whether you want to create a company newsletter app or a social media app, you'll likely find pre-built features like user login, social sharing, and content feeds to be helpful to your app. I hope you enjoy building apps with Flutter. And don't forget to check our website below, where you can find links to documentation and more. Thank you. Okay, no i słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Więc nauczyliśmy się, jak wygenerować taką apkę o newsach. Ona tutaj jest bardziej na te przeciągnięcie w dół, żeby odświeżyć dane. Ma zaimplementowane, tak, różne jakieś kategorie, tutaj jakiś slider, te subskrypcje, które też pewnie można jakoś kupić bezpośrednio stąd. Jak macie podpięte jakiś Google account albo Apple account, logowanie, rejestracja, tak, jakaś wyszukiwarka. Tutaj jest naprawdę masa rzeczy. Relevant topics, ok, tutaj się dopiero pokazują. Nawigacja, jest tyle rzeczy tutaj zrobione, że czy te reklamy, tak? Więc nawet jakbyś niekoniecznie chcecie nawet robić może apkę o newsach, to można się pewnie tutaj zainspirować tym kodem, który oni dostarczają, bo może on być całkiem fajnej jakości, nie? Nawet widzę, że jest stworzona lokalizacja, więc można byłoby przygotować różne wersje języków swojej apki, więc i testy z tego, co widać, są. Zobaczymy, czy przechodzą w ogóle. Ale no, jest to, wygląda mi to na porządny kawał aplikacji, nie? Wydaje mi się, że osoby, co to tworzyły, miały większą zajawkę, tworząc taką apkę o newsach, która jest szablonem, niż faktycznie jakąś zwykłą apkę. Ja bym się dużo bardziej do szablonu przyłożył, niż do jednej pojedynczej aplikacji, bo szablon będzie używany jednak w dużo większej ilości miejsc niż pojedyncza apka, nie? Więc wtedy, jak tworzymy pojedynczą apkę, no to obchodzi tylko, aby nam kod odpowiadał i tyle. A w takim szablonie, no to powinno być naprawdę ekstra wszystko dopracowane, żeby każdy mógł sobie na tym swoją apkę postawić. I zobaczcie, to też ma pełno testów i założę się, że to wszystko jest na mega wysokim levelu, jeżeli VGV się pod tym podpisuje. Więc może to też posłużyć jako przykład porządnie zrobionej aplikacji. I jak się powinno pisać testy, być może nawet, nie? Może nawet jako apka do CV. Może to trochę przesada, ale co? Kto wam zabroni korzystać z gotowych rozwiązań typu szablonów, tak?
To jest moja apka o newsach, o Flutterze, czy o czym tam, o mojej jakiejś ulubionej gierce, o filmach, czy tam się interesujecie. No i sobie skorzystaliście z szablonu i nie ma w tym nic złego. To nawet pokazuje waszą kreatywność i coś, co tak naprawdę mało kto robi. Albo nawet nikt. Tylko pewnie trzeba się szykować z tym, liczyć się z tym, że przepytają was z tej apki, tak? Że nie jesteście osobą, która pierwszy raz siada do Fluttera, wygenerowała coś i już gdzieś aplikuje o pracę. I trzeba mieć gdzieś tego świadomość. W ogóle zobaczcie, jak już się przycina nam tutaj, jak robię streama, testy. 1329 testów. Wszystkie na zielono. Całkiem ładnie, co? Tutaj mamy te dwa flavory i możemy sobie tutaj się zagłębiać, żeby wniknąć, jak na wysokim levelu, na najwyższym levelu można tworzyć apki. Oni tutaj, zobaczcie, robią nawet repozytorii swoje. Jedne i drugie. I dopiero tworzą jakąś apkę. Możemy sobie jeszcze tutaj zajrzeć przez chwilkę, zanim już skończymy. Tutaj sobie te repozytory, nie używają Getita, zamiast Getita używają repository provider. Z tego co wiem, to jest część Flutter bloka. Tak, Flutter block package. Multiblock provider. Z tego co widzę, korzystają tutaj z bloków zamiast z qubitów, więc trochę jest inna pisownia niż jakbyśmy to sobie tworzyli na qubicie. Bloki mają trochę większe możliwości, ale nigdy jeszcze nie były mi one potrzebne. Zawsze qubity dla mnie były wystarczające. Flow Builder to też jest od VGV projekt służący do nawigacji. Ja raczej bym polecał używać Go routera w tym celu, nie? Material App, Authentication Listener. No, to już jest naprawdę grubsza sprawa, ten kod, jaki tutaj jest, tak? Ale to, co chciałem wam pokazać, no to to, że można tak apki generować. I raczej w tę stronę zmierza świat, żeby udostępniać tam takie szablony, które możemy później sobie zmodyfikować i dostosować do naszych potrzeb. I to też nie jest jakaś wiedza dostępna dla każdego, tak? Że jakiś twórca, ktoś chce sobie zrobić apkę o newsach, wygeneruje sobie i będzie umiał. Nie, będzie potrzebował tego i tak Flutter deweloperów, czyli was. Czyli cała wiedza, którą uczymy na kursie, wciąż jest przydatna i będzie przydatna. Nie ma dróg na skróty. Nie ma tak, że napiszecie w ChatGPT, stwórz mi apkę o newsach dla Fluttera i wszystko będzie gotowe, tak? To są bardziej skomplikowane rzeczy. A i tak to jest wszystko oparte na jednym schemacie, to co teraz wam pokazywałem. A jak się tworzy apki bardziej skomplikowane, no to dużo innych czynników wchodzi w grę. Chociażby jak chcecie poznać szczegóły, to zapraszam na streamy, gdy robimy, co my robimy? Te platformy kursu Flutter, więc tam są już mega rozkminki. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Nic tutaj nie mam do pokazania więcej, chciałem tylko z wami przejrzeć ten materiał i razem się go nauczyć. Także dzięki, miłego wieczorka i do następnego. Pozdrawiam.